Tygrys ze złota dla zuchwałych, kultowego amerykańskiego filmu wojennego z Clintem Eastwoodem w roli głównej. Nakręcono go w 1970 roku w Jugosławii. W filmie wykorzystano trzy tygrysy. Nie były to prawdziwe niemieckie czołgi ciężkie. To repliki przygotowane na bazie radzieckiego T-34-85. Prawdziwy tygrys był większy niż radziecka maszyna, ale dzięki odpowiedniej zabudowie filmowy Tiger wygląda przekonująco. Najłatwiej odróżnić go od oryginału po podwoziu. Nie zostało zmienione. Z tygrysem i jego charakterystycznym zawieszeniem w układzie szachownicy nie ma nic wspólnego. Replikę od oryginału odróżnia także ten szczegół. Zamontowany z przodu kadłuba karabin maszynowy MG-42. To błąd. W niemieckich czołgach podczas II wojny światowej montowano MG-34. Przede wszystkim ze względu na charakterystyczny sposób wymiany lufy, który w ciasnym wnętrzu czołgu był łatwiejszy niż w MG-42. Nie zmienia to faktu, że replika jest udana, tak jak i cały film.